Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na domowe jagodzianki. Zaczynamy. Rozkruszam około 30 g drożdży świeżych, ale mogą być też to suche. Dodaję około łyżeczki cukru i około 2 łyżek mąki pszennej. Następnie dodaję mleko w temperaturze pokojowej, ważne żeby nie było zimne. I dokładnie wszystko mieszam. Dokładne proporcje zostawię Wam na dole w opisie. Wszystkie składniki już ze sobą połączyły. Przykrywam ściereczką i odstawiam tak na około 15-20 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. Po tym czasie, gdy drożdże już zaczęły pracować, jak widać, trochę urosły, chociaż mam wrażenie, że te drożdże jednak nie były aż tak świeże. No ale dodaję jedno całe jajko i jedno żółtko. Dodaję pozostały cukier. Następnie pozostałe mleko. Szczypta soli. Oraz dwie szklanki mąki. Czyli 480 g. Mąkę oczywiście już sobie wcześniej zważyłam, dlatego nawet widać, że jest dobrze ubita w szklance. I zaczynam wstępne wymieszanie wszystkich składników. Następnie dodaję rozpuszczone masło, puszczone, ale też przestudzone i jest tutaj tego masła 60 gram. Następnie podsypuję blat mąką, żeby ciasto się nie przyklejało. Ja włożyłam rękawiczki, bo jednak wolę w rękawiczkach i wyrabiam ciasto. Oczywiście bez rękawiczek też możecie. Wyrabiam, aż ciasto zrobi się elastyczne i miękkie. Wyrobione ciasto teraz przełożę do miski, ale zanim przełożę, obsypuję miskę mąką, żeby ciasto się nie przyklejało. Przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce, tak na 30 minut, żeby znowu wyrosło. Po 30 minutach znowu zabieram się za ciasto. Jak widzicie, wyrosło. Ja użyłam tej żgunki, żeby mi się żadna muszka tam nie dostała. I lekko wyrabiam, odpowietrzam ciasto, dzięki czemu ciasto będzie bardziej mięciutkie. Ciasto ponownie przykrywam i odstawiam znowu na 30-20 minut, żeby znowu wyrosło. Następnie znowu podsypuję sobie mąką blat i zabieram się za, tak, znowu nakładam rękawiczki, ale bez rękawiczek ciasto też ładnie powinno Wam odchodzić. Przekładam na blat i kilka razy wyrabiam. Następnie ciasto dzielę na pół. I zabieram się za wałkowanie, dzięki czemu lepiej będzie mi podzielić na mniejsze części, tak jak tutaj widzicie. A te mniejsze części formuję w kuleczki, które odkładam na bok, a następnie przykrywam na chwilę, żeby mogły sobie wyrosnąć. A ja w tym czasie zabieram się za przygotowanie jagód. Do miski wsypuję jagody, mogą być
jagody świeże lub jagody mrożone. W moim przypadku są to jagody mrożone. Dodaję mąkę, 2 łyżki cukru i wszystko ze sobą mieszam. Przez ten czas moje bułeczki, moje ciasto drożdżowe wyrasta sobie znowu dalej. Ciasto troszeczkę już wyrosło, więc zabieram się za wałkowanie na takie cienkie placki. I dodaję jagody. Jak to moja Nikola powiedziała, mamo, nie oszczędzaj, dawaj dużo jagód. Teraz na pora najgorszą sprawę, czyli zagniatam tak, żeby żadna jagoda, żeby sok nie wypłynął w piekarniku. Przypomina to troszeczkę pierożek, nawet bym powiedziała. Gdy już jestem pewna, że jest wszystko sklejone, chycę na blaszkę. Tak jak widzicie, na odwrotną stronę. Przykrywam ponownie ściereczką, żeby sobie trochę wyrosły, a ja przez ten czas zabieram się za zrobienie kruszonki. Łączę ze sobą masło o temperaturze takiej pokojowej, 2 łyżki, 4 łyżki mąki pszennej oraz 2 łyżki cukru. Chyba że chcecie, żeby kruszonka była jeszcze bardziej słodsza, to możecie dać 3 łyżki cukru. A teraz, żeby ta kruszonka się nam przykleiła do tych jagodzianek, smaruję je mlekiem, ale możecie też to zrobić żółtkiem. W tym czasie nagrzewa już mi się piekarnik na temperaturę 170 stopni bez termoobiegu. Ja już swoje włączyłam, no i w moim przypadku mój piekarnik piecze mocno, także 25 minut u mnie jest zdecydowanie za dużo. Musicie po prostu obserwować. W przepisie oczywiście jest 25 minut, ale w zależności od mocy piekarnika. Tutaj widzicie moje pyszne jagodzianki, które się piekły 15 minut. Gdy już pierwsza porcja jest gotowa, wstawiam kolejną porcję do upieczenia i piekę znowu 15 minut. A tutaj końcowy efekt. Czekam, aż ustygną i zabieramy się do testowania. Finito! Jagodzianki wyszły. Zrobiłam dzisiaj mniejsze, tak jak widzieliście. Wyszło ich naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, bo jest ich nawet aż 14 aż jagodzianek. Bardzo ładne. Nie są już takie dopieczone. Mam nadzieję, że ta forma takiego przepisu Wam się podobała. Coś innego, szybkiego, krótkiego. Mam nadzieję. To więc co? Spróbujmy. Zaczniemy te, dlatego że te są ostudzone już, troszeczkę chłodniejsze, więc proszę, poczęstuj się. Dobra, to teraz pora na mnie. Ja sobie wezmę taką mniejszą i rozerwę przy Was. Jest mięciutka. Cieplutka. I tak wygląda. Zobaczcie. Wygląda jeszcze lepiej niż ostatnio, jak robiłam. Jeśli będziecie robić z tego przepisu ode mnie, mojego, znaczy się wiecie, no to nie jest tak to, że to tylko moje, bo on jest taki trochę zgapiony, ale troszkę przerobiony pode mnie, tak uważam, to dajcie znać, jak Wam wyszło koniecznie, a ja teraz sobie spróbuję. Bardzo dobre i mięciutkie, pyszne są. Cieplutkie. Pyszne. Jeśli Wam się podobało, wstawcie więcej, łapka, do zobaczenia, pa, pa. Subskrypcja, pa.